Dzień dobry, witam w rozmowie Echo24. Dzisiaj moim Państwa gościem Maciej Koba, dyrektor Wydziału Komunikacji i Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dwa nowe, jakby zamiejscowe punkty Wydziału Komunikacji i Starostwa powstały na terenie powiatu, w Kątach Wrocławskich i w gminie Długołęka. Najpierw zacznijmy od tego, powiedzmy, co mieszkańcy mogą tam załatwić, jakiego rodzaju sprawy mogą załatwić tam, których nie mogą. Tak, otworzyliśmy dwa kolejne punkty. Są to punkty, tak jak Pani wspomniała, w gminie Długołęka i w gminie Kąty Wrocławskie, w urzędach tych gmin. I tam wzorem naszego pierwszego punktu, który się mieści w miejscowości Kobierzyce, możemy realizować zadania związane głównie z rejestracją pojazdu i sprawy tak zwane okołorejestracyjne. A więc zarejestrujemy tam pojazd, przerejestrujemy. Oczywiście tutaj mówię o nowych pojazdach, pojazdach sprowadzonych z zagranicy, pojazdy zabytkowe, motocykle, samochody ciężarowe. Cały przekrój pojazdów, który porusza się po naszych drogach, jest tam obsługiwany. I oczywiście dodatkowo te sprawy związane, takie okołorejestracyjne, tutaj mam na myśli zamawianie wtórników, tablic rejestracyjnych, dowodów, kart pojazdu, czy zgłaszanie zbyć i nabyć. Możemy tam też dokonywać szeregu rodzaju adnotacji w dowodach rejestracyjnych, takich jak chociażby hak, gaz, taksi, nauka jazdy, te wszystkie rzeczy związane właśnie z obsługą pojazdu, dokumentów związanych z pojazdem możemy realizować w naszych już w tej chwili trzech punktach zamiejscowych. I to jest na miejscu, także zaczynamy tam sprawę i tam jakby cała obsługa, nie trzeba w ogóle do Wrocławia przyjeżdżać. Tak, taki jest zamysł, żeby obsługiwać kompleksowo w tych punktach, a więc jeżeli mieszkaniec nasz w takim miejscu rozpocznie procedurę związaną chociażby z rejestracją pojazdu, to tam ją będzie też kończył, otrzymując ostatecznie wszystkie dokumenty, które są mu potrzebne do użytkowania pojazdu. A jakiego rodzaju sprawy trzeba załatwić bezpośrednio w Wydziale Komunikacji w Starostwie? Tak jak już kiedyś w którymś programie rozmawialiśmy, Wydział Komunikacji to nie tylko rejestracja pojazdu, to również uprawnienia do kierowania wszelkiego rodzaju, tak jak również do uprawnienia związane z pojazdami uprzewilejonymi i tak dalej. Te sprawy realizujemy w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym, czyli w siedzibie głównej, oraz sprawy związane z transportem drogowym. Mamy na terenie powiatu również dużo firm transportowych i te sprawy związane właśnie z tym transportem są realizowane u nas w Wydziale na Kościuszki 131. W tym miesiącu dwa nowe punkty, czyli mamy Kąty Wrocławskie, obok Kobierzyce ten punkt działa już od ponad roku, to też sobie zaraz o tym porozmawiamy, i Długołęka. Jak popatrzymy na mapę, to rzeczywiście mieszkańcy z terenu powiatu tak naprawdę gdzie by nie spojrzeli, to mają blisko siebie taki punkt, nie trzeba do tego Wrocławia dojeżdżać. Tak, generalnie taki jest zamysł, żeby skrócić naszemu mieszkańcowi drogę do urzędu. Tych spraw związanych z komunikacją załatwia się generalnie najwięcej, więc my bardzo dużo obsługujemy naszych interesariuszy. A rocznie ile mniej więcej to jest spraw? No to jest na poziomie 70 tysięcy w tej chwili. Są to różne sprawy, dlatego gro tych spraw to jest właśnie związane z pojazdami. I tutaj to, co Pani mówi, to rozmieszczenie ma na celu po pierwsze skrócenie drogi do urzędu, skrócenie obsługi tych spraw, no i przede wszystkim wyjście urzędu poza Wrocław. Tak, Wrocław dzisiaj jest bardzo trudnym miastem do poruszania się. Mamy wszędzie obecne zatory, korki, stąd też te punkty zamiejscowe mają też uprzyjemnić tą wizytę u nas. Ale przede wszystkim powiat jest takim obwarzankiem wokół Wrocławia i te nasze punkty mają być umiejscowione w takich miejscach, gdzie właśnie, tak jak Pani wspomniała, z każdej gminy, z każdego miejsca jest tam w miarę blisko. Mogę tu jeszcze powiedzieć, że planujemy jeszcze czwarty punkt w gminie Siechnica i wtedy będziemy mieli już tak bardzo dobrze skomunikowane geograficznie te punkty. Cztery punkty, tak, gdzie z każdego miejsca, z każdej miejscowości naszego powiatu, z każdej gminy będzie bardzo łatwo i szybko można się dostać do któregoś z punktów, który będzie nam najbliżej. Tutaj też chciałbym powiedzieć, że w tych punktach obsługiwani są wszyscy mieszkańcy powiatu. No właśnie. Nie tylko ci, którzy są, powiedzmy, z danej gminy,
Ale tak naprawdę nawet jeżeli ktoś ma ochotę pojechać z Długołęki do Kobierzyc, to również zostanie tam obsłużony, czy z Kątów do Długołęki. Te punkty są otwarte dla mieszkańców powiatu wrocławskiego, niezależnie z jakiej gminy pochodzą. To jest ważne, bo mieszkańcy mówili często, jak rozmawialiśmy właśnie z nimi, że no niestety jest tak, że żeby załatwić jakąś sprawę, to często trzeba wziąć wolne albo skrócić swój czas pracy, bo do Wrocławia trzeba dojechać i to zajmuje czas, jest kolejka i to zajmuje czas, a potem jeszcze trzeba wrócić i to z reguły wychodzi cały dzień. Teraz wydaje się, że będzie to zdecydowanie szybciej, jeżeli chodzi o obsługę. Tak, to jest właśnie też jeden z naszych głównych argumentów za tym, żeby te punkty powstawały, a więc skrócenie obsługi, ułatwienie dostępu do urzędu. Oczywiście wiąże się to z pewnymi dla nas komplikacjami, ale to jest jakby drugorzędne. Najważniejsze jest to, żeby nasz mieszkaniec mógł komfortowo, szybko załatwić swoją sprawę w urzędzie. A proszę powiedzieć, jak to odciąża ten punkt główny w Wydział Komunikacji we Wrocławiu, czyli te trzy punkty docelowo, jeszcze czwarty, jak to wpływa na liczbę osób, które czekają w kolejce właśnie we Wrocławiu? Tak, mogę powiedzieć na przykładzie punktów w Kobierzycach, już odczuliśmy to, jak tam otworzyliśmy punkt. Działa. Od roku, tak. Cieszy się on dużą popularnością. No bo do tej pory był jedynym, jedyny teraz był, to się tak, też rozłoży, w tej chwili prawda? Zaczyna się to rozkładać i nasi mieszkańcy, oczywiście my staramy się promować wszędzie, stąd też dzisiaj tu też nasza wizyta, dochodzimy do jakby świadomości, że jest taki punkt. Gminy również o tym informują i można powiedzieć, że dzisiaj jest to zauważalne odciążenie, a więc te kolejki, które były u nas kiedyś, już dzisiaj są zupełnie, zupełnie inne. Można powiedzieć, że tak naprawdę ta obsługa w urzędzie jest już w miarę bieżąca. Oczywiście to nie jest jeszcze to, co sobie zaplanowaliśmy. Mam nadzieję, że te punkty i zmiana organizacyjna w samym naszym budynku głównym, gdzie jest w tej chwili przeprowadzany taki, powiedzmy, rozbudowa i duży remont naszego wydziału stricte komunikacji. No właśnie, bo wydział też będzie rozbudowany, prawda? Tak, będzie rozbudowany, będzie nowa sala obsługi. Więc mam nadzieję, że już niedługo ta obsługa będzie na tyle sprawna i szybka, że mieszkańcy po prostu powiedzą, że tak, to o to chodziło, tak chcemy być obsługiwani. Powiedzieliśmy, że Wrocław jest zakorkowany. To wszystko wynika z tego, że po prostu przybywa coraz więcej samochodów. Powiat też się bardzo mocno rozwija. Jak na przestrzeni lat to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o liczbę spraw, które Państwo obsługiwali na przykład 10 lat temu i teraz o tą liczbę samochodów, o ten dynamizm? Przyrost jest niesamowicie wielki. Mogę powiedzieć, że na przykład no, przyrost na przestrzeni 10 lat to jest... Dzisiaj mamy zarejestrowanych ponad 184 tysiące pojazdów. 10 lat temu było to około 100 tysięcy, więc jest to bardzo duża różnica. Muszę powiedzieć, że powiat wrocławski jest takim powiatem, który, korzystając również ze swojego położenia geograficznego, notuje bardzo duży przyrost, zarówno gospodarczy, ale również ten ludnościowy. Coraz więcej mieszkańców się u nas osiedla. No i oni oczywiście realizują swoje sprawy związane z rejestracją pojazdu, z uprawnieniami. I tutaj ta wizyta ich w naszym urzędzie jest z reguły zawsze obowiązkowa, stąd też wychodzimy do nich i chcemy im to przyspieszyć, ułatwić, a przede wszystkim skrócić czas na zrealizowanie tych spraw. Trzy punkty już mamy, czwarty jest powiedzmy w drodze. No właśnie, co też musi się wydarzyć, żeby taki punkt powstał? No bo tego się niestety nie da zrobić z tygodnia na tydzień. Tak, jest to dosyć skomplikowana procedura. Oczywiście my tutaj jesteśmy też uzależnieni od naszych operatorów państwowych. Tutaj głównym takim naszym partnerem jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, KPRM, Ministerstwo Infrastruktury. W porozumieniu, w koordynowaniu z nimi, również Ministerstwo Cyfryzacji, takie punkty otwieramy. Wstępnie mamy oczywiście takie porozumienia i zgody. W tej chwili jakby kolejnym elementem jest miejsce, punkt. Tutaj już pan starosta, zarząd jakby te sprawy uzgadnia. Po mojej stronie tutaj leży ta cała infrastruktura. Na to jesteśmy przygotowani, mamy cały sprzęt, który tam do gminy Siechnice będzie dedykowany. Czekamy na rozwiązania infrastrukturalne w tej chwili, a w zasadzie strukturalne. A wiadomo mniej więcej, kiedy możemy się spodziewać otwarcia, czy to jeszcze jest... Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym roku, natomiast nie chciałbym tutaj mówić o konkretnych datach, dlatego że to nie jest zależne od nas.
Natomiast mogę powiedzieć, że wszystkie strony usilnie nad tym pracują i jest wielka mobilizacja do tego, żeby ten punkt powstał. A tymczasem mamy 3 pozostałe, no i punkt we Wrocławiu. Tak, czyli w sumie 4 punkty, gdzie możemy załatwić te nasze sprawy. Mam nadzieję, że szybko, mam nadzieję, że sprawnie. Oczywiście to też nie jest tak, że otworzyliśmy i tyle. Ja cały czas jakby sprawdzam, monitoruję, próbuję usprawniać to, stąd też ten punkt w Kobierzycach dał nam wiele materiału do... Tak, bo on działał rok, więc tak, te wszystkie tak, jakby błędy wszystkie można błędy, było rozwiązania, zniwelować. Tak, zniwelowaliśmy. Oczywiście widzimy jeszcze wiele szereg, czy też szereg rzeczy, które chcemy poprawić. Natomiast to jest czas, to jest też... No tutaj muszę powiedzieć, że największym problemem na przykład to są pracownicy, którzy trafiając na punkt muszą już być odpowiednio przeszkoleni. No i my wysyłamy tych swoich najlepszych pracowników. W tej chwili uzupełniamy naszą kadrę. To też jest pewien proces, szkolenie, więc jakby to nie jest tylko otworzenie punktu, ale też szereg innych spraw, które trzeba wokół tego wykonać. No i też chyba taka... zmiana mentalności, jeżeli chodzi o mieszkańców. To znaczy oni muszą się też przyzwyczaić do tego, że no już wcale nie trzeba jechać do Wrocławia, tylko mam to dużo bliżej domu, prawda? I pojadę tam, będzie szybciej i mam taką możliwość. Tak. I muszę powiedzieć, że jeżdżąc po tych punktach, bo tak jak powiedziałem wcześniej, staram się sprawdzać, kontrolować, monitorować. Odzew jest bardzo pozytywny. Tutaj mieszkańcy wręcz można tak powiedzieć, że są zachwyceni tymi punktami i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo tego mieszkańcy oczekują. Tyle na dziś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.